kolorowy, jak to jest taka zwarta struktura z korzeniami, to po prostu działa jak taki bufor, strefa ochronna. Tam, gdzie decydują się, żeby to usunąć, żeby to wyciąć, to po prostu to wybrzeże było zniszczone i ta fala powodziowa, ta fala tsunami głęboko penetrowała ląd, czyniąc przy tym mnóstwo zniszczeń. To jest też rozbudowany ekosystem dla zwierząt. Tutaj są siedliska lądowe dla ptaków. Tutaj też ryby mniejsze mają szansę przeżyć te pierwsze okresy swojego życia, kiedy nabierają masy, dlatego że żadne duże ryby nie są w stanie tam wpłynąć. Tu jest dużo ryb, dużo ptaków, dużo też krabów. No tak przedsmak tylko, jak wygląda las na Murzynowy, bo tutaj akurat dalej się wpłynąć nie da. Więcej jak jest rozjeżdżka na przykład na lagunę Gri-Gri, bo jestem psaman, tam rzeczywiście można zobaczyć, jak te wielkie drzewa, które swoje łodygi tak ponownie w kierunku wody puszczają, żeby też mogły czerpać słodką wodę spod dna morskiego. Także las na Murzynowy, coś, co powinno chronić wybrzeże, nie powinno się tego niszczyć, usuwać. No, wypływamy stąd jeszcze około pół godziny, będziemy płynąć na plażę i potem opuszczamy katamaran i zabieramy wszystkie z niego rzeczy, będziemy mieć obiad i jeszcze czas później na plażowanie. Znaczy za pół godziny opuszczamy katamaran i zabieramy wszystkie nasze rzeczy. Na razie jeszcze możemy się bawić, będzie grała muzyka. Okej. Okay.